O 9.27 otrzymaliśmy informację o pożarze samochodu pomiędzy miejscowościami Osowo Skrzyżowania a Cewice. Na miejsce zadysponowano zastęp OSP Cewice oraz 3 zastępy z JRG Lęborg. Na miejscu okazało się, że faktycznie doszło do pożaru tego samochodu. Pożar był opóźniany zarówno przez kierowcę tego samochodu ciężarowego, jak i kierowców innych pojazdów, które przejeżdżały gaśnicami proszkowymi. Strażacy pożar dogasili, a następnie usunęliśmy zanieczyszczenie olejem na odcinku około 200 metrów jednego pasa w kierunku Cewic. Na czas naszych działań ruch na tej jezdni był utrudniony, kierowany przez policję wahadłowo jednym pasem. W tej chwili wszystkie zagrożenia zostały już usunięte i ruch odbywa się normalnie.